Czyli też z tej strony, witam Was już dzisiaj w ostatnim filmie dzisiejszego maratonu. Bardzo dziękuję, że byliście cały dzień ze mną. I teraz na wstępie krótka informacja. Witam Was w Farmingu, przepraszam. Nie mogę się wysłowić, wiecie? Materiale. O, tego słowa mi brakowało. Materiale z Farming Simulator 2019. I dlaczego my robimy koło pola 13, jak to nie jest nasze pole? Otóż pod tytule, jak widzicie, robimy misję. Widzicie, kontrakty i takie coś jest jak nawożenie. Możemy użyć własnego zestawu lub po prostu nawozić. Możemy lub po prostu wynająć. To jest około 2500 plus inne rzeczy. Dostajemy za to taką kwotę. Więc w ogóle coś, o czym wam powiedziałem, te ptaszki. To chyba mówiłem nawet w ostatnim materiale. One są bardzo fajne. I w ogóle przyjmiemy to, czy to jest w trakcie. No jak widzicie, my z racji tego, że potrzebujemy funduszy, będziemy takie rzeczy robić. A, nie masz dostępu do tego terenu, a teraz już masz. A to jeszcze szybciutko screenawa, przepraszam, zrobię. I to jest taka teraz seria bardziej do pogadania. Jak widzicie, teraz ja zwolniłem tempo, bo mamy naprawdę duże pole przed nami, dużo pracy. Więc musimy troszkę porozmawiać sobie. Mam nadzieję, że materiał z MTA, poprzedni materiał z MTA spodobał się. To jest materiał z godziny 18, mi się pomyliło, nie wiem czemu. Pomyślałem sobie, że to jest ten. Poczułem sobie 4, teraz nagrywam to dość późno w nocy, gdzie powinienem montować i uploadować filmy. A niestety nagrywam ten odcinek. No przepraszam, zapomniałem po prostu. Moja wina, moje nieprzygotowanie się. Właśnie dlatego, że no trochę się nie przygotowałem. Ten pierwszy maraton nie będzie tak, jak zamierzałem, bo wziąłem troszkę zbyt często te filmy. Bo to co 2 godziny to jest zbyt często. Bo to w końcu wychodzi 5 filmów na dzień, a nie 4 jak zakładałem. I może być tak, że w niedzielę pojawią się 3 filmy. Zaczniemy od godziny 14, pomijając film o godzinie 10 i 12. I może to być 2, albo nawet 3. Więc za to przepraszam. Oczywiście wszelkie informacje pojawią się na moim Facebooku, ale nie wiem. Powinienem być bardziej przygotowany, bardziej zorganizowany, wiem o tym, ale no tak wyszło. Teraz mogę Was za to przeprosić, mogą takie materiały się pojawić. Jak widzicie, ja wcale w sumie nie chcę się tego materiału montować już, ale no trzeba. Tutaj w ogóle zobaczcie, jak szybko my to robimy. Przejechaliśmy już 18%. To jest dość sporo. W ogóle też odnośnie tego serwera MTA wcale nie zapłacili mi za reklamę tego serwera. Po prostu lubię tam grać, fajnie jest. Tak dla jasności, bo go się pojawić. Przemyt, sprzedałeś się, zapłacili ci. Nie, nie zapłacili mi. To po prostu normalnie. Zobaczcie, już jest 23. To jest normalnie. W ogóle też jest fajny bóg z tym. Nie bóg, nie wiem, może to jest specjalnie zrobione. Że można zatrudnić tutaj pracownika. I na przykład w dalszych Wam postaram się to pokazać nawet, a może nawet teraz. Bo jak tutaj te animacje fajnie wyglądają tych taśm całych. O, trochę zboczyłem z kursu. Był mój najszybszy ten ciągnik. No, super to jest. Szkoda, że nie ma jeszcze jakiejś animacji, tylko sama animacja wapna jest. To jest coś, co no niezbyt. A, jeszcze jedna rzecz. W momencie, kiedy nagrywałem Minecrafta, to jest materiał z godziny 16, tam wtedy był 14. To mówiłem Minecrafta z godziny 16. Czegoś tak, sami zobaczycie zresztą. Tutaj nie będę zarywał piątkową noc. Sami to będę już w czasie przeszłym. To zobaczycie sami. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Że w ogóle ten przynajmniej sobotni maraton się uda. I po prostu kolejny maraton będziemy robili codziennie. Że codziennie nowy film. Bo to jest po prostu za dużo tych materiałów. Mam nadzieję, że w ogóle uda mi się wszystko zuploadować. A jak nie, to będzie troszeczkę lipa. Naprawdę. Też nawet podczas nagrywek mój internet przestał... Złośliwość rzeczy martwych to się nazywa. Mój internet postanowił dostać down. Mam nadzieję, że że odwiedzi mu się i będą mógł zuploadować te filmy. Jak nie, to będzie poważna lipa. A jak nie, to po prostu zobaczycie filmy w innym terminie. Nie pierwszy raz coś mi nie wychodzi na kanale, więc W ogóle bardzo chcę podziękować, że tak licznie, fajnie wbijacie na grupę na Facebooku. W przeciągu, nie wiem, od środy, gdy wrzuciłem, było 30 osób, które zalajkowały. Teraz nagle było 35, w zaledwie środa, czwartek, piątek. Zaledwie 3 dni. To powyżej jednej osoby dziennie. To jest całkiem fajny wynik, super. I naprawdę polecam. I naprawdę będzie fajnie utrzymywać tą tendencję, czego coraz więcej nas się tutaj robiło. Naprawdę. A my tutaj już zwiększamy. O, przepraszam. I mamy już ponad 60%. Więc jak to szybko idzie? Tylko tutaj dość szybko jedziemy, bo całe 20 km na godzinę. I tutaj nam się pojawi, że kontrakt na polu został zakończony. Fajnie. Z pomocą u innych rolników. Dość dobry. I to będzie raczej krótszy film. Raczej coś na niedzielę, nie wiem, może jakąś jedną część Q&A. Nie, Q&A to potrzebne jest więcej pytań. Większy jest ten. W końcu tego Q&A muszę nagrać. Tak wiem, muszę w końcu tego Q&A nagrać. I będzie potrzebne więcej czasu. Też ogólnie. Tutaj jak szybko to idzie, nie wiem czy nie zrobimy kolejnego pola. Kolejne pole 11 i 15. 15 to będzie szybciutko, nie wiem. Jeżeli widzieliście live'a tego z Minecrafta i że odcinek, to tam parę sekund, przepraszam. Jeżeli ktoś był na tym live'ie, to super. Powiedzcie, ja byłem. Bo w ogóle to była taka mała wtopa. A jeżeli byliście, to powiedzcie, ja byłem. Super. Naprawdę ucieszę się z tego. Mam nadzieję, że to nie będzie się konwertowało to jakoś mega długo. Zobaczymy. To wszystko okaże się w niedługim czasie. Wy pewnie to widzicie i nie wiecie jakie to jest zmaganie mam, ale naprawdę porwałem się z motyką. Nie wiem czy mogę tu powiedzieć, że porwałem się z motyką. W ogóle te ptaki były dobre, nie wiem. Ja po prostu chcę, żeby przynajmniej ten materiał sobie odciążyć z montażu. Naprawdę. Ten materiał chętnie bym sobie odciążył z montażu. Niestety przez moją głupotę materiał z Minecrafta muszę zmontować. Bo niestety zdarzyło mi się awczyć. Musiałem przez chwilę poawczyć i niestety przez moją głupią głupotę, bo to inaczej nie mogę tego nazwać, muszę montować, bo chciałem, żeby chociaż materiał z Minecrafta, z Bedwarsów był. O, wiecie, kontrakt został zrealizowany. Wiecie co? To wezmę sobie hajsik za to. Tutaj mogę sobie pożyczyć to, takiego Nikolanda czy coś. Zaczniemy tutaj. Przyjmiemy kontrakt, przejdziemy na pole o numerze 11. Teraz wziąłem spory kredyt na te, żeby nawóz i chyba za dużo go kupiłem. O czym ja nie powiedziałem o live'ie. No i może niedługo się pojawią serie z My Summer Car, nie wiem. Zobaczę, jeżeli uploaduję wszystko i będzie super i będzie w miarę gdzie będziemy. Nie, na pewno będę na niedzielę nagrywał filmy w sobotę. Więc zobaczymy. Nie wiem jak to będzie. Ja naprawdę się boję tego wszystkiego. My Summer Car to będzie potrzebował więcej montażu, więc się nie pojawi. Bardzo przepraszam mojego pierwszego subskrybenta, on pewnie wie o co chodzi. Bardzo go przepraszam. Naprawdę. Na pewno pojawi się sporo z FS-a. O, to na pewno. To będzie dominujący ten maraton. To jest więcej niż pewne. To będzie gra dominująca maraton. Nawet nie wiem, czy nie zrobimy na niedzieli farmingowej. To może być nawet fajne. Zależy jak komentarze będziecie, więc chyba, że powiecie nie, nie chcemy w niedzielę filmów, jeden filmik i live. To zobaczymy. Tak, tak szczerze, weźcie tą opcję, jeden filmik i live. Naprawdę będę bardzo wdzięczny. No, więc pewnie słyszeliście, poznaliście moje zdanie, a to wybór zależy do was. Wiem, że wy mnie lubicie, wtedy ten jeden filmik będzie dobrej jakości, a tak to będą te robione na szybko, więc wiecie. Wybór zależy do was, mam nadzieję, że mądrze wybierzecie. Mądry wybór, naprawdę. Mądry wybór to coś, co powinniście się czymś kierować. Naprawdę, nawet 23 jest do nałożenia. O, to jest ciekawe, 23 to jest bardzo blisko mnie zresztą. Spory jest tutaj do nawożenia. 14... O, 16. 14, 16 to jest dużo. Sporo naprawdę tych poletek jest. możemy jedną wziąć naraz. Naprawdę bardzo fajnie. Zresztą zaraz będziemy kończyć. Mam nadzieję, że miniaturki wam się w miarę podobają. Tutaj w ogóle dla grafika z moderacji zrobił naprawdę, bo ja widziałem już niektóre miniaturki, kawał dobrej roboty zrobił. Mogą być trochę rozpikselowane, ale no powiem tak, to według mnie one nie są rozpikselowane. Z punktu widzenia YouTube nie będą zbytnio przeszkadzały. I mam nadzieję, że nie zostanę zbiczowany przez was w komentarzach. No to naprawdę może być ciężkie. Naprawdę fajny zestawik. O, takiego jeszcze sobie screenshota zrobimy. No czemu nie? Zlecenia u innych rolników. Fajny sposób na zarobek. W farmingu można było mega fajnie szybko dorobić. O, w ogóle pokażę wam coś. Teraz zatrudniłem pracownika, ja klikam, o, wychodzę, o, normalnie pracuję. I tak mogę na przykład, jak to pole przyszło kosić, to mogę dwóch pracowników z kombajnami ustawić, a sam trzecim kosić, na przykład. To jest bardzo fajne, o, zobaczcie, ja sobie biegnę, tutaj pracownik, o. Jeszcze jeden taki piękny screenshotcik. Dobra. Dobra, panie pracowniku, koniec tego. Ale to wiadomo, zatrudnianie pracownika takim czymś wcina wasze zarobki, a jeżeli chcecie zrobić coś szybko i dużo tych zleceń. O, w ogóle zobaczcie, bo to jeszcze nie do końca działa. Jeszcze nie mam najnowszego update'a zainstalowanego. Ale zobaczcie, pociągi same jeżdżą. Ghost Rider! O nie! I w ogóle te ostatnie wagony są bardzo fajne. O, chyba zwalnia nawet. Są ostatnio bardzo fajne wagony, ponieważ można na nich palety przewozić. I to jest bardzo fajne, że z jednego końca mapy musimy na drugi koniec dużo palet, na przykład, nie wiem, wełnę czy coś. Mega super pomysł. Naprawdę, o, zobaczcie te wrony, patrzcie. Dostają nawozem po oczach, nic, wrony, te ptaki. Dostają nawozem po oczach, nic sobie z tego nie robią. I też jest jedna ważna rzecz odnośnie misji. Misje farmingu 19. Pamiętacie pewnie z farminga 17, że postęp misji nie jest zapisywany. Tutaj jest zapisywany. To jest jako kontrakt czy coś. Czyli jeżeli zostawimy w tym miejscu, postęp tam się nie kasuje, nic tam się nie kasuje. Po prostu tak jak zostawiliśmy, zapisaliśmy, tak jest. W ogóle zrobiliśmy jedno okrążenie, jest 30%. O, w ogóle, aha, to jak podjedziemy do nich za blisko. Zobaczcie, tak, tutaj nic. Ptaki mają po prostu gdzieś to, co robimy, to, co siejemy. Moglibyśmy ją równie dobrze tej trutkę rozsiewać na nie. One nic, mają to serdecznie gdzieś. No. I mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał, taka luźniejsza tematyka. Tak jak mówię, mam nadzieję, że się spodobało. Jezu, nie powtarzam się, bo jest, przepraszam bardzo, nagrywam to, gdy jest późno. Specjalnie nie mam kamerki, to nie jest tak, że coś mi się stało, czy coś, to jest po prostu zabieg celowy. Widzę, że jest większa ilość klatek, troszkę gorsza jakość, ale mam nadzieję, że to będzie dobrze. Więc dobra, tym oto takim akcentem, po tym, że wam się wyżaliłem, żegnam was. Nie będę mówił za wam o filmach, bo pewnie tutaj nie będzie na końcu. No, dobrze, więc trzymajcie się i cześć!